I siemka, z tej strony jak zwykle Olmajter, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie szybko patcha 11.12 i tak jestem z tym lekko spóźniony, dlatego przejdźmy już do samego omówienia. No więc tak, mieliśmy już wcześniej wrzucony film a propos tego reworka Mundo, którego uważam za bardzo nieudanego, ale zobaczymy w praniu, tak czy inaczej, no tutaj nie ma co wiele omawiać, wchodzi po prostu nowy Mundo. Dalej, Aphelios, tutaj sporo całkiem rzeczy. No więc tak, odporność na magię zostaje zwiększona z 26 na 30, całkiem sporo jak na podstawową statystykę Alekery. Przyrost obrażeń od ataku zostaje zwiększony o 60, całkiem sporo znowu w gruncie rzeczy. Okej. Dalej, maksymalna liczba ataków, mówimy tu o broni Severum. No i co my tu mamy? 6 plus 1% za każde 33% dodatkowej prędkości ataku, tak było, teraz będzie 6 plus 1% za każde 50% dodatkowej prędkości ataku. Ok, czyli tutaj znaleźć się same buffy będą leciały dla Feliosa. Obrażenia przy trafieniu z 10 na 30 plus 21 do 30% z 10 do 40 na 20% na początku o 1 mniej, ale ostatecznie 35% dodatkowych obrażeń od ataku. Ok, leczenie z ataków podstawowych na 3% do 20% na 3% do 10%, ok, czyli leczenie za to zostaje dość mocno zmniejszone, no ale same obrażenia lecą do góry. I leczenie z zaklęć z 3% na 20% do 9% do 30%. No, całkiem ciekawie to wygląda. Mamy tu jeszcze crescendum, czy tam czakram, po prostu lepiej się to tak wymawia. Obrażenia zadawane przez działko, ok, to było 25 do 85% plus 35% do 50% dodatkowych obrażeń, zostaje zmienione na 31 do 100, ok, czyli tam wartość jest podniesiona trochę ta stała, jednocześnie same procenty, jak widzimy, też podniesione od 5 do 10%, ok. Czyli Aphelios na buffach generalnie, całkiem przyjemnych dla niego, tak? Z jednej strony jest troszeczkę niby mniej leczenia, ale większe obrażenia oznaczają w gruncie rzeczy też większe leczenie. A ma podniesione zarówno swoje podstawowe obrażenia, trochę odporności na magię, sporo a propos tego Severum, trochę a propos tego czakramu, więc wow, generalnie wygląda to dla niego nieźle, on sobie radzi w tej chwili beznadziejnie, dlatego w ogóle nie powinno nas dziwić, że tak dużo zmian a propos niego się pojawiło. A dalej Draven, który nie radzi sobie wcale tak fatalnie, ale na pewno nie jest raczej jakiś S-tierowy w tej chwili. A także on także z buffem, zobaczmy, od 35 do 55 wartości stałej obrażeń na Q i przelicznik 65 do 105% zostaje zmieniony na 40 do 60, czyli widzimy stała wartość podniesiona o 5, jednocześnie same procenty także podniesione o 5%. Całkiem sporo, 5% AD to jest całkiem sporo dla dekery typu Dravena, który tego AD będzie miał sporo jednocześnie. No to samo 5 co do wartości stałej to bardzo niewielka zmiana, 5% ok, już całkiem sporo, więc no Draven, który jest w stanie wykorzystywać na każdym autoataku ten swój topór, no to zwiększy mu to obrażenia całkiem pokaźnie. Dalej mamy Gnara, który po prostu traci 2 AD, nie jest to wielka zmiana, aczkolwiek dla postaci zasięgowej mniejsza ilość AD, mniejsza ilość możliwego połku jest troszeczkę dotkliwa, oczywiście on ma też bardzo mocne przeliczniki, zwłaszcza kiedy ma pasywę, więc no pod każdym względem ta mniejsza ilość AD, nawet o 2, ostatecznie w całym berście i długich walkach Gnara, które on lubi, będzie zmieniać całkiem sporo, co nie zmienia faktu, że no nie zrzuci go to jakoś strasznie. Okej, dalej. Dalej mamy Hecarima, który radził sobie bardzo słabo, dostał ostatnio buffy, ale to było za mało, dostaje znowu buffy i po tych buffach już wydaje mi się, że może być nieźle nawet, bo on gdzieś tam pozostawał w C-tierze, ale dostał buffy, więc nie wiem, czy można by go do jakiegoś B plus tieru wrzucić, tak czy inaczej, dostaje 3 armora, armor to bardzo fajna statystyka dla junglerów, po pierwsze, większość junglerów jest AD, czyli twój przeciwnik prawdopodobnie jest AD, po drugie, wszystkie kampy poza grąpem biją AD damage, czyli no armor będzie ci znacznie ułatwiał dżunglowanie po prostu i pozostanie na dużym poziomie zdrowia. Także tutaj armor bardzo fajna sprawa, podniesione o 3 i sam ten szał, jego Q, skalowanie obrażeń 75% dodatkowych obrażeń zostaje zmienione na 85% dodatkowych obrażeń. Okej. Czyli podniesione trochę obrażenia, nie wiem czy to mu wystarczy, no może przynajmniej jakimś B plus się w tej chwili powinien znajdować Hecarim, ale nie wiem czy da mu to jakiś taki powiedzmy stabilny dalej status, bo no po prostu mechanika jego gry została mocno zmieniona, postać, która miała być tankowata, przyjmować bardzo dużo obrażeń, jednocześnie zadawała w tym czasie dużo, leżąc się strasznie dużo, zostało jej to dość mocno odebrane, teraz musisz iść trochę mocno ofensywnie, a dalej
Jesteś jednak wbijającą się postacią. Jeśli przeciwnicy cię sfokusują, bo nie będziesz miał bardzo fajnego wejścia z erki, to właściwie robi się słabo. Dalej mamy przyrost many zwiększony na Illaoi o 10 punktów. Przyrost many, czyli oczywiście wiecie, na każdym levelu. Więc to jest duża różnica wbrew pozorom. Zwłaszcza, że jeden z większych problemów Illaoi to jej koszty many. Więc w momencie, w którym ten problem trochę zanika, znaczy zanika, no troszeczkę maleje, no to Illaoi oczywiście staje się silniejsza na linii. Dalej mamy Shielda Jarvana, który zostaje jego cooldown zmniejszony o 3 sekundy, co jest dla mnie spoko, bo Jarvan był w tej chwili w do dupy miejsce, jakby ja go lubię co do jego typu junglera, ale no jest on słaby po prostu, no nie ma co dużo gadać, jest słaby i tak mi się nie podoba, że na przykład ten shield nie został trochę podniesiony. Biorąc pod uwagę, jak wyglądają obecnie shieldy w LoLu, to jest chyba prawdopodobnie najmniejszy shield, jaki kojarzę w ogóle. Na ogół naprawdę prawie nic mi on nie daje. Okej, dalej. Kai'Sa. Co my tu mamy? Czas odnowienia na Q z 8 sekund do 6 na 10 do 6. Okej, czyli ostatecznie dochodzi do tej samej wartości, więc Kai'Sa tak jak zawsze skalowała się świetnie, dalej będzie się skalować świetnie, bo nic się u niej nie zmienia w późnym etapie. Nawet nie aż tak późnym, bo Q sobie zmaksujemy pewnie jako pierwsze, prawie zawsze. Więc w miarę szybko dochodzi do tego samego, ale oczywiście będzie trochę słabsza na samym tym etapie liniowania do momentu, w którym Q nie będzie wzmocnione maksymalnie, no to będzie ono słabsze. Także fajnie, podoba mi się ta zmiana, bo Kai'Sa jest i tak w tej chwili bardzo mocnym AD carry granym bardzo często, ale no ona zawsze była dość słaba na linii, teraz jakoś tak niespecjalnie czuć, że taka być powinna, więc może ten nerfik trochę do tego pozwoli wrócić. Dobra, dalej mamy Malphite'a, który bardzo mnie dziwi, nie wiedziałem, że on sobie ma słabo radzić, szczerze mówiąc. Ja na ogół, jeśli jako nie top laner, jeśli zostaję zautofilowany na topa w moim main elo, to na ogół pikuję albo Shen'a, albo Malphite'a, bo obydwaj są łatwi, obydwaj robią dużo, no i tyle. No i na ogół jednym i drugim robię dużo, mimo że wyśmienitym top lanerem nie jestem pewnie. A tymczasem tutaj zobaczcie, że obrażenia przy trafieniu zostają zwiększone o 5 punktów na jego W. Jednocześnie przelicznik od armora zostaje zwiększony o 5%. Znowu 5% w przypadku Malphite'a, postaci, która ma najwięcej w zasadzie armora w grze, to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Także no, obrażenia tutaj będą dla niego naprawdę mocno podniesione. Zwłaszcza pomoże mu to w matchupach, w których musi dużo autoatakować, tak? W tych blisko zasięgowych w zwarciu, więc no nie wiem, jakieś Jaxy, Tryndy to raczej nie mają już specjalnie szans. Dalej, co my tu mamy? Mamy Rammusa. Premia do armora z jego W zostaje podniesiona o aż 10, całkiem sporo. Jednocześnie cooldown jego erki zostaje zmniejszony o 20 sekund na pierwszym poziomie, potem 15 i potem to będzie 10. Okej, całkiem spore nerfy dla Rammusa. Będę musiał się przyjrzeć, czy opłaca mi się w tej chwili go jakoś klikać, bo to już naprawdę są duże różnice. Chociażby te 20 sekund na RC to jest strasznie duża różnica, kiedy będziesz w stanie zrobić drugiego bardzo łatwego ganka, który powinien być gwarantowanym zabójstwem 20 sekund wcześniej. Jednocześnie później to będzie mniejszy czas odnowienia, jednocześnie większy armor. No nie jest źle. A dalej mamy Nasusa, który dostaje nerfy. Na swojej pasywie zobaczcie, że to będzie 2%, tak, 2% na każdym poziomie, jeżeli chodzi o jego lifesteala pasywnego. To nie powinno jakoś super dziwić, Nasus radził sobie dobrze, ale w momencie, w którym Divine Sunderer dostał tego dość sporego buffa, to podobno zaczął sobie radzić za dobrze. Także no, zmniejszenie leczenia nie jest ultra tragiczne, ale bardzo mocno wpływa na jego gameplay. Po pierwsze, trochę ciężej ci przetrwać laning phase, dlatego że nie leczysz się tyle i częściej będziesz musiał się wrócić do bazy, żeby nie umrzeć. No ale po drugie, potem kiedy masz niesamowite obrażenia, bo masz na przykład 500 stacków na swoim Q, to nie wyleczysz się tak dużą wartość, dlatego że leczysz się mniej procent po prostu od swoich obrażeń, tak? Dobra, dalej mamy Renektona, który, szczerze mówiąc, tutaj nie wiem, po prostu zmniejszenie heala. Nic wielkiego, nic nad czym musimy specjalnie dużo mówić. Dla Renektona to jest spora zmiana. Cieszy mnie bardzo, ostatnio miałem jakieś problemy z bardzo nafidowanymi Renektonami, nie mogliśmy ich na ogół w 5 zabić, jeśli umila im siadła. Oczywiście zmniejszenie leczenia było kupowane, ale niespecjalnie dużo to zmieniało. Także zobaczcie, że leczenie z jednostek nie będących bohaterami zostaje zmniejszone, także przelicznik zostaje zmniejszony z 4% na 3%, a tutaj po 1 zdaje się ta wartość. Jednocześnie znowu, jeśli chodzi o leczenie z bohaterów, no to także zmniejszona wartość, już chyba trochę więcej, o 3, ok, i sam przelicznik o 3%. Naprawdę sporo, naprawdę dużo mniej się będzie leczył Renekton, także będzie już naprawdę sporo słabszy w teamfightach.
Okej, dalej mamy Talona. Talon dostanie także nerfy. Całkiem spore, jak tak mi się wydaje, bo zobaczcie, że wód zostaje zmniejszone obrażenia o wow, sporo. Na początku to jest 5, ale na samym końcu to już będzie 25 podstawowej wartości. To jest sporo naprawdę, jak na te podstawowe obrażenia, a sam przelicznik o 15% zostaje zmniejszony. Strasznie dużo, naprawdę. Także to pierwsze W, które jest bardzo łatwo trafić, będzie zadawało o wiele mniej. To drugie W, które jest ciężej trafić, bo musi do ciebie wrócić, więc przeciwnik, jeśli ma mózg, powinien się w tym momencie po prostu przesunąć. To natomiast zada więcej obrażeń. Zobaczmy, 5 do 25 więcej, ok? I sama wartość zostaje podniesiona o 10%. To, co jest ważne, to, że po pierwsze zmniejszenie łącznie, jakbyś miał trafić jednym i drugim W, i tak jest nieopłacalne jakby dla ciebie, tak? I tak jest to nerw, i tak tracisz na tym obrażenia, jakbyś trafił jednym i drugim, więc oczywiście, że to jest nerw dla Talona, ale ważniejsze jest to, że zadajesz teraz więcej tym drugim, którym ci ciężej trafić, dlatego że ono musi wrócić, więc no przeciwnik najczęściej go jednak unika, podczas gdy to pierwsze było w zasadzie gwarantowanym trafieniem. Także nerf oczywiście dla Talona. Dalej mamy Udyra, który no zostanie już, myślę, całkowicie wykluczony z proplaya w tym momencie. On i tak jest dość średni. Pamiętajcie, że oni grają na też poprzednich patchach na ogół, czy jak tam chodziło o MSI, czy jakiekolwiek wcześniejsze rozgrywki. Jednocześnie był ten Udyr pikowany, bo on ma fajną mechanikę dla proplayu, po prostu taką, że niesamowicie dominuje jungle, bardzo szybko campi, bardzo szybko farmi mnóstwo kamp naraz, jednocześnie bardzo łatwo campi linię. Za każdym razem biega po prostu z ogromnym movement speedem i na tym polega jego gank. Nie ma czego uniknąć, więc nie ma słabej strony tej strategii. Udyr flashuje ci na twarz ze stylem niedźwiedzia, masz stuna, twój laner trafia dzięki temu swojego stuna i zdobywacie first blooda. Takie kile na proplayu to jest strasznie duża przewaga. Jednocześnie zobaczcie, że w tym momencie zostają zmniejszone obrażenia jego Feniksa dość sporo. Już na pierwszym poziomie to jest 10, na ostatnim to ile tam będzie? 35? Tak, 35. No, także to jest to, co jest ważne, tak? To jest ta wartość stała. Ona jest naprawdę ważna, dlatego że po pierwsze używałeś tego Feniksu parę razy, bardzo dużo zadając obrażeń obszarowych, jednocześnie maksując tę umiejętność jako pierwszą, to powodowało, że właśnie miałeś taki niesamowity clear i dlatego mogłeś być do przodu jako jungler, mimo tego, że robiłeś tak dużo ganków. To, że zostaje zwiększony przelicznik AP, nie ma znaczenia dla proplaya, nie ma żadnego. To ma znaczenie dla jakichś dziwnych wariacji z AP Udyrem, ale jeśli chodzi o tanka, takiego jakiego widzimy rzeczywiście granego przez prosów, to nie pojawia się żaden item dający AP, może pierścionek jakbyś był bardzo do przodu, ale poza tym na pewno nic. Dlatego nie zmienia to dla niego nic, że ten przelicznik zostaje podniesiony. To, co jest ważne, to że wartość stała zostaje mocno zmniejszona. Nie sądzę, żeby w tej chwili miał być już jakoś specjalnie grany ten Udyr, bo jest po prostu dużo więcej lepszych wyborów. Może chociażby ten Rammus, który w tej chwili dostał buffa, będzie robił w zasadzie podobną rzecz. Dalej mamy nerfa na Varusa, konkretnie na jego W, konkretnie na obrażenia zależne od brakującego zdrowia celu. To były naprawdę ogromne obrażenia i tak są na razie całkiem duże. Zobaczcie, to było 10% ponad do 25% ponad procent brakującego zdrowia. Wow. Także naprawdę sporo. A teraz to będzie 9 do 21%. Mocno zmniejszone, jak widzicie. Na pierwszym poziomie nie jest aż tak dotkliwe, ale już widoczne. Na ostatnim, no spora różnica, tak? Ponad 4%. Dalej mamy Wukonga, który z tego, co kojarzę, w tej chwili mocno w S-tierze na topie szalał, dlatego nie dziwię się, że pojawiają się nerfy. Przyrost obrażeń od ataku zostaje zmniejszony o pół, oczywiście przyrost na każdym poziomie, więc to będzie ostatecznie całkiem spora różnica, naprawdę. No i samo jego Q, 5% mniejszy przelicznik obrażeń do ataku dodatkowych, tak? Także okej, spore różnice dla Wukonga, nie wiem, czy go to wyrzuci z S-tieru, ale może nie będzie dominował. I na końcu, co do postaci, mamy Ziggsa, który nie pojawia się prawie wcale, przynajmniej ja go nigdy nie widzę i nie widzę, żeby jego pickrate jakoś specjalnie wyglądał. I zobaczmy, obrażenia zostają zwiększone ze skalowaniem się, trochę niewiele, ostatecznie do 20, ok. Mówimy tu cały czas o jego Q. To, co jest ciekawsze może, to, że czas lotu, ta prędkość pocisku będzie u jego R-ki sporo większa. Także będzie ona naprawdę szybciej dolatywała, bardzo szybko świadomie zostało dodane też
powiadomienie o tym, że minimalny czas lotu będzie wynosił 1,2 sekundy, że jak rzucisz tę bombę od razu na siebie samego, żeby ten czas był względnie najmniejszy, to i tak nie pojawi się ona natychmiast. Bardzo fajnie, że coś takiego od razu się pojawia. No ale tak czy inaczej, szybsza R-ka zmieni dużo, bo R-ka z X-a ma naprawdę niesamowite obrażenia. Jeśli tylko przeciwnicy nie wyjdą z jej środka, to w zasadzie często nawet potrafiła zwanshotować AD Carry na pełnym zdrowiu. Także dla niego to jest duża zmiana i może z X zacznie się trochę pojawiać. No i tak taka trochę postać dla mainów na ogół. Okej, jakieś ciekawe skiny nam się pojawiają. No i dobra. Także szybki paczek, poszło sprawnie. No to co, na ten moment to będzie wszystko. Dzięki wielkie, widzimy się w następnym wideo.